Początek roku upłynął pod znakiem wielkich zmian w telewizji publicznej. Z pracą pożegnały się niemal wszystkie gwiazdy dobrej zmiany. Wyjątek stanowi Marta Manowska, która od lat jest ulubienicą widzów. Dopiero teraz odniosła się do czystki w TVP. Jak udało jej się ją przetrwać? Wielkie zmiany w TVP. Kto pożegnał się ze stacją? Od końca ubiegłego roku przez TVP przechodzi istny huragan zmian. Większość gwiazd stacji musiało pożegnać się ze swoimi dotychczasowymi stanowiskami. Wymieniona została cała ekipa prowadzących Pytanie na Śniadanie. Zastąpiono ich nowymi duetami, ściągając z rynku znane nazwiska, w tym Katarzynę Dowbor, Beatę Tadle czy Katarzynę Pakosińską. W maju informowaliśmy, że ze swoimi rolami rozstali się również prowadzący Koła Fortuny, Norbi oraz Izabella Krzan. W nowych odcinkach zamiast Krzan zobaczymy Agnieszkę Dziekan, która wcześniej pracowała M. Inaczej, jako pogodynka w Pytaniu na Śniadanie. Z kolei nowym prowadzącym został Błażej Stęsel, który został wybrany w wyniku wygranego konkursu na nowych prezenterów TVP. Wiadomo już, że jesienią do programu Jaka to Melodia? Nie wróci również Rafał Brzozowski. Prowadzącym ponownie zostanie Robert Janowski, Marta Manowska o zwolnieniach w TVP. Jeszcze parę tygodni temu spekulowano w sieci na temat przyszłości Marty Manowskiej w TVP. Fani zastanawiali się, czy i jej pozycja nie jest zagrożona. Wiele osób uważało, że zakończenie współpracy z 40-latką byłoby strzałem w kolano. Cieszy się ona bowiem ogromną sympatią widzów. Według wielu programy Rolnik Szuka Żony czy Sanatorium Miłości nie odniosłyby takiego sukcesu bez jej udziału. Zarówno Manowska, jak i jej fani nie mają się czego obawiać. Pojawi się nie tylko w nowych sezonach randkowych show, ale również w The Voice Senior. W najnowszym wywiadzie odniosła się do zmian w TVP. W rozmowie z dziennikarką Plejady została zapytana o to, czy obawiała się utraty pracy. Nie zakładałam nic. Wyjechałam do Kolumbii w styczniu z przyjaciółmi i naprawdę, wiedzą o tym moi przyjaciele, moja rodzina, stwierdziłam, że poczekam. I każda sytuacja będzie dla mnie dobra, bo zmiana zawsze generuje coś dobrego i uznałam, że wtedy będę się zastanawiać co dalej, wyznała Manowska wspominając gorący początek roku. Chociaż była przekonana, że bez problemu znajdzie nową pracę, to swoje programy darzy ogromnym sentymentem.